Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Trendy Okulary i dzisiaj przygotowałam dla Was filmik, w którym odpowiem na dosyć często pojawiające się pytania w komentarzach oraz pytania, które zadajecie mi poprzez Facebooka, czy które się pojawiają na moim blogu. Zatem mam tutaj przygotowanych 6 pytań i na te pytania po prostu postaram Wam się odpowiedzieć jak najbardziej wyczerpująco. Jeżeli macie jakieś inne pytania i chcielibyście zobaczyć odpowiedzi na nie w kolejnym filmie, to myślę, że co jakiś czas będę przygotowała taki film, w którym będą znajdowały się pytania, które są na tyle krótkie, że nie znajdą się jakby w jednym osobnym filmie. Więc jeżeli macie takie pytania, zadawajcie je koniecznie w komentarzach. Więc może tak, zacznijmy. Pierwsze pytanie dotyczy szklanych soczewek okularowych. Jedna z osób oglądających mój kanał zadawała w zasadzie kilka pytań dotyczących szkieł czy soczewek okularowych szklanych. Ze względu na to, że jest to w tej chwili rozwiązanie mniej popularne, niektórym z Was może się wydawać, że już w zasadzie szklanych soczewek nie ma. Otóż nie, są one dalej dostępne w katalogach wszystkich producentów, natomiast jest to rozwiązanie na pewno mniej popularne. Po pierwsze, ze względu na to, że soczewki szklane są bardziej ciężkie, czyli przy większych wartościach będą już stanowiły duże obciążenie dla Waszego nosa, a dodatkowo szklane soczewki są niebezpieczne. W dzisiejszych czasach w zasadzie większość z nas jeździ samochodem i w razie odpukać jakiegoś zdarzenia drogowego, no to szkło po prostu nam się potłucze i może nam najprościej w świecie zrobić krzywdę. Są jednak takie specyficzne sytuacje, na przykład w momencie, kiedy macie taką pracę, która wiąże się z dużym zapyleniem, z dużą ilością kurzu albo na przykład potrzebujecie okularów do spawania, wtedy najlepiej sprawdzą się szkła właśnie szklane, czyli mineralne. I możliwości, jeżeli chodzi o zamówienia takich soczewek, są na pewno mniejsze. Związane jest to, że raczej już w tej chwili nie pracuje się nad soczewkami szklanymi. Raczej wszystkie nowości są generowane i są opracowywane na soczewkach organicznych, czyli plastikowych. Więc mamy możliwość wyboru tylko jednej opcji fotochromu, który ma dużo gorsze parametry niż fotochrom na soczewkach plastikowych. Dodatkowo mamy możliwość wyboru ograniczonej ilości konstrukcji progresywnych, ze względu na to, że już też nie wszystko jest wykonywane na soczewkach mineralnych. Natomiast jeżeli byśmy chcieli powiedzieć coś o plusach, to soczewki mineralne nie będą tak podatne na zarysowanie, ze względu na to, jak one są zrobione i ze względu na materiał, na to, że szkło jest bardzo odporne na zarysowania. I dodatkowo też soczewki szklane będą odrobinę cieńsze niż soczewki plastikowe. Ma to też ważne zastosowanie przy większych wartościach, ponieważ soczewki szklane mają najwyższy indeks 1,9. Oznacza to, że mogą być przy większych wartościach najcieńsze. Dają nam największe możliwości, jeżeli chodzi o stopień sprasowania soczewki okularowej. Więc no tak jak mówię, mają plusy i mają minusy, natomiast w tej chwili 99% soczewek okularowych sprzedawanych, myślę, w całej Polsce, to są soczewki plastikowe. Mamy tutaj drugie pytanie, też od osoby, która nie potrafiła zaakceptować siebie w okularach. Owszem, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że nie czujemy się dobrze w nowych okularach, czy w ogóle w pierwszych okularach. Czasem wynika to z naszych przekonań.
Jeszcze 20-30 lat temu noszenie okularów to był wstyd. Dzisiaj natomiast okulary są tak popularne. Są osoby, które noszą okulary, chociaż nie posiadają wady wzroku. Noszą po prostu zerówki, aby dodać sobie urody. Więc myślę, że kwestia akceptacji okularów to wiąże się też z akceptacją całego naszego wizerunku. A jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteście zupełnie zaakceptować w stanie siebie w okularach, to mam dla Was propozycję, spróbujcie soczewki kontaktowe. To jest takie jakby najprostsze, najłatwiejsze rozwiązanie, ale pamiętajcie, że nawet nosząc soczewki kontaktowe, okulary i tak musicie mieć. Ale wtedy, jeżeli nosimy te soczewki przez cały dzień, w tygodniu zakładamy okulary tylko w domu wieczorem, myślę, że to już jest bardziej do zaakceptowania dla takich osób, które nie potrafią się odnaleźć nosząc okulary korekcyjne. Następne pytanie dotyczy soczewek i okularów progresywnych i pojawiło się w ciągu ostatniego miesiąca dwukrotnie w komentarzach. Dotyczy one, może przeczytam Wam, czy można mieć okulary lub soczewki kontaktowe progresywne z cylindrem? Oczywiście soczewki progresywne będą korygowały każdą wadę wzroku, zarówno jeżeli posiadacie cylindry. Można zamówić też soczewki okularowe progresywne, jeżeli posiadacie też korekcję pryzmatyczną, więc tutaj nie ma z tym najmniejszych problemów. Jeżeli chodzi o soczewki kontaktowe progresywne z cylindrem, także jest co najmniej jeden producent, który w tej chwili wykona Wam tego typu soczewki kontaktowe. I to też nie będzie kłopotem, może się tylko wiązać z dłuższym czasem zamówienia, ze względu na to, że one są wtedy wykonywane specjalnie pod Was konkretnie. I jeszcze jedno pytanie dotyczące szkieł progresywnych. Pani albo Pan pyta, czy metalowe oprawki nadają się także do szkieł progresywnych. Tak, 99% oprawek będzie nadawała się do szkieł progresywnych. Oczywiście oprawki nie mogą być jakieś skrajnie malutkie, ze względu na to, żeby nam się każde odległości zmieściły. Natomiast czy jest to plastik, czy jest to metal, czy jest to tytan, czy jest to oprawka, która jest oprawką wierconą, tak zwanym patentem, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań i do każdych oprawek w tej chwili można zamontować soczewki progresywne. Te czasy się zmieniły, kiedy powiedzmy, myślę 20-15 lat temu te konstrukcje okularów progresywnych musiały mieć odpowiednio dużą, głęboką oprawkę. W tej chwili nawet oprawki poniżej 3 cm, poniżej 30 mm spokojnie będą się nadawały do szkieł progresywnych. Natomiast pamiętajcie o tym, że też potem taka mała, bardzo wąska oprawka może Wam pogorszyć pole widzenia. Ja zawsze rekomenduję, żeby oprawki do soczewek progresywnych miały te 30 mm, czyli 3 cm, a to wcale nie jest jakoś bardzo dużo. Mam także pytanie dotyczące soczewek kontaktowych jednodniowych, które też mnie zaciekawiło. Pani pyta o to, żeby polecić jej soczewki kontaktowe jednodniowe. Pytanie dokładnie brzmiało, że chciałaby zakupić soczewki kontaktowe jednodniowe córce i jaką opcję wybrać. Otóż możliwości jednodniowych soczewek kontaktowych jest bardzo dużo, ale po to mamy gabinety badania wzroku i osoby, które zajmują się profesjonalnym doborem soczewek kontaktowych, żeby soczewki właściwie dobrać. Soczewka musi odpowiednio leżeć na oku, musi to być sprawdzone w specjalnym urządzeniu w lampie szczelinowej, wtedy macie pewność, że soczewki kontaktowe nie dadzą Wam przy dłuższym użytkowaniu jakichś powikłań. Ja najczęściej swoim pacjentom dobieram soczewki
Dailies Total One i sama je noszę, ale to nie znaczy, że one muszą sprawdzić się także Wam. Dlatego no, nie można tutaj zarekomendować w jakiś jasny sposób, że jedne soczewki będą pasowały każdemu. Tutaj musicie udać się do specjalisty i spróbować, jeżeli będzie taka konieczność, nawet kilku opcji, kilku firm, żeby być zadowolonym i mieć pełny komfort z tych soczewek kontaktowych. I ostatnie pytanie, które też przygotowałam i też pojawia się dosyć często i zdarza się też w moim salonie stacjonarnym, to są pytania o zniekształcenia obrazu w soczewkach okularowych. Teraz mamy taką modę, że jest dużo opraw metalowych i też bardzo dużych. I pamiętajcie, że przy takich dużych oprawach, czym większa tarcza, tym będzie więcej zniekształceń obrazu. Można to zniwelować, stosując soczewki okularowe, które będą asferyczne albo podwójnie asferyczne. Wtedy tych zniekształceń obrazu jest mniej. Natomiast zawsze będą one odczuwalne. Jeżeli na przykład przechodzicie z bardzo małej, wąskiej oprawki do bardzo dużej, albo zupełnie ekstremalnie z soczewek kontaktowych, które nie dają żadnych zniekształceń, na okulary. Takie uczucie i takie nasilone widzenie tych zniekształceń, tych aberracji może trwać nawet tydzień czasu. Jeżeli to będzie dłużej, może warto się zastanowić, wrócić do salonu optycznego, w którym robiliście okulary, czy czasem jakieś tam nie wystąpiły komplikacje z tymi okularami. Może trzeba zmienić odrobinę ustawienia. Natomiast generalnie raczej z czasem powinniście przestać odczuwać takie wrażenie zniekształceń. Myślę, że te 6 pytań to taki wstęp do naszych kolejnych filmów z Waszymi pytaniami, moimi odpowiedziami. Więc jeżeli macie jakieś pytania, na które nie odpowiedziałam tutaj, zapraszam Was do ich zadawania w komentarzu pod filmem. Przypominam Wam także o możliwości subskrypcji mojego kanału. Jeżeli film Wam się podobał, był dla Was wartościowy, dajcie koniecznie łapkę w górę. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Pa.